W dzisiejszym odcinku sekretnie ukrywam się na customie dla 100 Spidermanów. Jako że mamy nowy przedmiot, który przypomina właśnie stare spiderki, w dzisiejszym odcinku każdy uczestnik będzie musiał mieć właśnie nową przyczepną rękawicę. A zadaniem Eweli będzie jak zwykle odnaleźć mnie pośród tych wszystkich skinów. Czy jej się uda? Oglądajcie do samego końca. Custom za chwilkę odpalamy, ale zanim to oczywiście Rafał najpierw musi wybrać skina, którego będzie mi jak najciężej odgadnąć. Także widzowie, przechodzimy teraz do wyboru mojego skina. Jeśli chodzi o skina Spidermana, mam ich bardzo dużo. Także oczywiście Ewela będzie miała dzisiaj bardzo duży problem i jak możecie zobaczyć, tak wygląda mój ekwipunek, ale pokażę wam po kolei, co dokładnie wybrałem. Oczywiście ekran końcowy raczej się nie wyświetli, ale to tak bardziej tematycznie. Skórka na broń wygląda dokładnie w ten sposób. Kolejnie mamy rzucaną emotkę, drugą rzucaną emotkę, mamy graffiti Spidermana, mamy taniec Spidermana, także być może jakoś Eweli będziemy podpowiadać tym wszystkim. Mamy oczywiście spadanie do tego, oczywiście do tego mamy również lotnię, zbierak, plecak oraz Spidermana. Wszystko pięknie pasuje. A więc tak prezentuje się mój skin na dziś. Widzowie, jak możecie zobaczyć, ja już jestem w lobby i sprawdzimy sobie. No, ten ziomeczek troszeczkę nie wygląda jak Spiderman, ale mamy tutaj kolejnego ziomeczka i kolejnego i kolejnego. Także no, zobaczymy, jak to będzie dzisiaj wyglądać. Rozglądnijmy się, ale właśnie tak myślałam. Tak myślałam, że będzie dzisiaj ciężko i w sumie Rafał nawet też tak powiedział na początku, więc trzymajcie za mnie mocno kciuki. Ale mam pytanie, Rafał, do ciebie. Czy ja mogę rozegrać to taktycznie? Czy ja muszę lecieć na koniec busa? Czy mogę wyskoczyć w miejscu, gdzie przypuszczam, że ty będziesz ty? Oczywiście, możesz grać co tylko chcesz, ale musisz odgadnąć, kim jestem. Także widzowie, nie mogę lecieć w miejscówkę, na którą chciałem lecieć, więc tam nie polecę i no, nie wiem, gdzie mam lecieć, tak szczerze. Powiem wam tyle, że Rafał tutaj mnie troszkę zagadał, znaczy słuchałam, co tam gada i nie poleciałam przez to w jedno miejsce, a to miejsce jest właśnie tutaj. Bo jak wiecie, nie wiem, czy widzieliście już ten odcinek, ale Rafał tam ze mną latał i jak to powiedziałam, to mnie tam nie poleci, ale może mi wczyta tutaj właśnie osoby z tego obszaru, mam taką nadzieję i właśnie wtedy może będzie mi łatwiej, bo od początku może będę już go obserwowała. Ale to nie można tak powiedzieć, że tam nie polecę. No być może właśnie tam polecę, żeby cię strollować, żebyś myślała, że to na pewno nie ja, bo ja bym tam nie poleciał. Tu widzowie widzą, gdzie już jestem, co już zabieram. Także no, na początku nie bijemy się jeszcze, więc mamy czas na zebranie wszystkiego. No i życzcie mi powodzenia. Ja muszę rozwalić grzyba, bo tutaj zamiast sobie wylecieć do góry i po prostu spaść z wysokości, to no nie zrobiłam tak, więc teraz muszę się wybudować, żebym... O, 80 HP mi tylko zabrało. Czy ktoś może mnie tutaj porobić z okolicy? Jak widzicie, ja już mam to, co trzeba, więc Ewela, pierwsza podpowiedź. Będziesz dostawała 3 podpowiedzi od dzisiaj i pierwsza podpowiedź jest taka, że ja już na pewno mam rękawice, więc początkowo możesz sobie zobaczyć, kto ma, kto nie ma. No i zostaną ci jeszcze 2 prawdziwe podpowiedzi tym razem. To ja zamiast tutaj teraz właśnie patrzeć, tak jak Rafał powiedział, kto ma, a kto nie ma, to ja zbieram jak głupia matce, zamiast wylądować sobie wcześniej gdzieś i jeszcze nawet nie mogę obserwować. Także, no, już spalone. Ja muszę się podleczyć. Oczywiście zebrać matce. Do strefy nie mam aż tak daleko, więc jest bardzo dobrze. Widzę, że tutaj mamy kilku ziomeczków również. Mam nadzieję, że nikt mnie po prostu nie stroluje, no bo wiecie, no, na początku jest różnie i ludzie różnie grają, więc trzymajcie kciuki, żeby tutaj nikt po prostu nie chciał mnie tego wyeliminować. Ja właśnie padłam i uwaga, zaczynamy obserwowanie. W ogóle mogłam zrobić pranka i zagrać też i by było fajnie wtedy. Mamy pierwszego skina i Rafał mówił, że ma dużo skinów do Spidermana, a tutaj ten pan, czy tam pani... O, mam jeszcze niki włączone, także szybko to zmieniam. Ja sobie zbieram cały czas matcy. Możecie zobaczyć teraz moje położenie na mapie. Strefa jest mega ciekawa. Strefa jest mega ciekawa, więc potrzeba nam pewnych mobilnych rzeczy, ale tymi mobilnymi rzeczami są już właśnie spiderki, więc jest bardzo dobrze. Mamy już anonimowe niki, więc już nie będę wiedziała, który to Rafał. I mamy pierwszego Spidermana. I tak jak powiedziałam, że Rafał na 100% musi mieć Spidermana, więc trochę skinów nam już tutaj odchodzi w bok przez to. Nie wiedziałam, zapomniałam jednego słowa, dlatego tak powiedziałam. Ale wydaje mi się, że Rafał mógłby grać takim właśnie tym ciemnym Batmanem. Nie wiem, czy wam się on podoba, ale mi się on właśnie podoba chyba najbardziej z tych wszystkich Batmanów. To nie są Batmany, Spiderman. Czemu ja mówię Batman? XD, dobra. Lecimy dalej lepiej, bo się zaplątałam. U mnie wygląda to w ten sposób, że mam już nawet słuchajcie, sporo leczenia, więc jest dobrze. Macy też jakoś tutaj zbieramy i mam pustą miejscówkę, więc tutaj nikogo nie ma, więc sobie po prostu całe mogę zdropić w sam raz dla siebie. Mógłby w ogóle też zagrać taktycznie. Tak jak ja poleciałam na tamtą miejscówkę, to on mógłby na przykład robić tak jak ten gościu tutaj, co go obserwuje. Specjalnie nie mówię na głos, o co chodzi. Chociaż nie, no dobra, widać go to. Dobra, to nie jest Rafał też, bo wysiadł, także... To na pewno nie jest Rafał. O! Chyba, że Rafał wybrał takiego podstawowego, zwykłego Spidermana, którego każdy ma, bo myślał, że każdy go będzie właśnie miał. I ten gościu nie ma rękawicy, więc to nie jest Rafał. Ja mam kilka fajnych rzeczy, jak możecie zobaczyć pod...
pod pewnym przyciskiem udało mi się zebrać coś fajnego, więc jest mega super. Rafał mówi o tych takich ładnych broniach tutaj. Wydaje mi się, że nie, bo tutaj on powiedział, że ma rękawice i to była poprawna podpowiedź, także nie mógł trollować, a tutaj ten gościu nie ma. I w ogóle ile jest Spider-Manów teraz, skinów? W sensie bardzo dużo rodzajów jest. O, tutaj jest rękawica, ale czegoś fajnego tutaj nie widzę. W sensie, żeby były jakieś fajne bronie, czy fajne leczenie, także to wątpię, że jest Rafał. Ale ja podpowiem ci tylko tyle, że patrz, jakie ludzie mają plecaki i tak dalej, bo tym na pewno będą się różnić. Właśnie tutaj teraz obserwuję fajnego, bardzo fajnego Spidermana. Za bardzo nie słuchałam, jak Rafał wybierał skina, ale coś mi tam się obiło o ucho, że plecak Spidermana coś takiego powiedział, albo że pasuje, nie wiem, ale tutaj mamy fajnego skina Spidermana, mamy fajny plecak, mamy kilo, ma 4 rybki, ma rękawice, ma splasze i ma 10 ścian. I właśnie może o te ściany mu chodziło, więc... Gracz 268, jeszcze rybki teraz znalazł i splasze. No, tutaj trzeba go mieć pod tym, na celowniku. Tylko właśnie, no, czekajcie, te bronie takie słabe, gdzie on w ogóle jest? Gdzie ten gościu jest? Gdzie my jesteśmy? Tutaj. No, Rafał chyba tu nie lata, ale może chciał mnie zmylić. Okej, widzowie, jak możecie zobaczyć, mi udało się zebrać dosyć dużo matsów, także teraz sobie łowimy po prostu, więc połowimy sobie troszeczkę, bo pasuje mieć właśnie ryby, o których mówiła Ewela, więc no musimy po prostu znaleźć jakiś harpun, no i trzymajcie kciuki, żeby nam się to udało zrobić, bo no, rybki wygrywają, nie ma co się oszukiwać. A tutaj właśnie ten gościu, co go obserwuje, to zbiera matsy, Rafał tak mówi, ma blisko wodę, więc może pójdzie łowić, a te ryby, może co mówił Rafał, to była zmyłka. Także musimy, zobaczmy jaki on miał nick. Gracz 268, dobra. Także musimy go zapamiętać. Ej, patrzcie jak to kozacko wygląda, ten czarny Spider-Man na tym wilku, ej, ładnie to wygląda. Tutaj ten gościu też ma fajne kill-offy, w ogóle widzę, że większość ma chyba te kill-offy, ale też co muszę wam przypomnieć, to jest to, że mam czas do top 10. Ej, pierwszy raz widzę, jak wilk odpoczywa. A czemu dziki nie odpoczywały? Nie mam pojęcia, Ewela. Tu jakieś w ogóle zebranie, jakieś spotkanie po latach. Wilko ciabnął tamtego typu. Ej, w ogóle tornado jest na mapie, więc no, pewnie niektórym to może pomoże, niektórym to być może nie pomoże, ale mi na pewno nie. No, mi na pewno nie, a pewnie idzie już tam do tornado i będzie latał do końca strefy, do końca meczu, wszystkie, znaczy no, wiecie, do końca samego i dopiero na końcu wyskoczy z niego i zrobi akuku. Nie. Yeah. Nie. Mamy tutaj... No, skin się nie zgadza, ale są fajne bronie, jest rękawica, są rybki, tylko no nie ma Spidermana, także na bank to nie jest Rafał. Tak samo tutaj, także lecimy dalej. Strefa jest mega fajna, tak szczerze, pod ten custom, bo jest to coś, gdzie nie ma dużo budynków i fajnie będzie na Spidermanie tam... No, przechodziło. Ja teraz obserwuję czarnego Spidermana. Przed chwilą tutaj, wy tego nie widzieliście, ale pokazał swoją koronkę i ma 53 winy. Rafał, czy 53 winy to dużo? To chyba dużo, co? W tym sezonie tak, no bo sezon trwa 2 tygodnie. Ile on musi grać, jak to jakiś pro player chyba tu jest? Niestety wam nie powiadam niku, no bo nie widzę, ale nie ma rękawicy, także no nie wiem, czy mu się uda wygrać dzisiejszy odcinek. Ja tak szczerze nie bardzo wiem, co mam zrobić. Nie wiem, co mam zrobić, widzowie. Wy widzicie, jaki mam dylemat, no ale... Nic nie zrobisz. Tutaj widzieliście to? Tutaj ostatnio nagrałam odcinek z najbardziej satysfakcjonującymi momentami w Fortnite i właśnie było to, co próbowali tutaj zrobić. Czyli w tym samym momencie się podwiesić na linię i pomachać do siebie. I to było fajne i nawet wyszło im to prawie. Dobra, widzowie, no nie wiem, co mam zrobić. No kurczę, blaszka. A co się dzieje, Rafał? Powiedz mi. Nie mogę ci powiedzieć. Okej, widzowie, tak wygląda mój ekwipunek. Nie jest on jakiś niesamowity, ale jest lepszy niż myślałem, że będę miał... No. A ja widzę tutaj pierwszy raz w ogóle takiego Spidermana żółtego i on w ogóle dobrał sobie pod kolor i miał mówić różdżkę. Kill-off pod kolor i plecak. I Rafał może mnie trollował na początku z tym Spidermanowym jakimś kill-offem czy tam plecakiem, nie wiem, bo właśnie go nie słuchałam do końca. I może specjalnie wziął jakiś taki inny, żeby nie pasował? Znaczy pasuje, ale w sensie nie w temat Spidermana. Okej, ja uciekam do strefy i zastanawiam się, w które miejsce tutaj przejść, bo naprawdę jest niezbyt ciekawie. Nie jest ciekawie. Tak pochwaliłem tą strefę, ale ja w ogóle nie lubię takiej strefy, gdzie jest pół wody, a gdzie jest pół... No, wiecie, pół na pół. Chodzi mi o to coś. Kolejny skin. I tutaj nie mamy Spidermana. Rafał coś mówił o strefie, więc zobaczmy, jak to wygląda. Mamy tutaj pół na pół w sumie idealnie. I mamy pustynię, i mamy tutaj zielony biom. I Rafał, jak myślicie, gdzie on jest? Mamy tutaj tornado z tej strony prawej, a Rafał mówił coś o tornadzie, więc on mi się wydaje, że właśnie pójdzie od tej prawej strony. A my jesteśmy w sumie przeciwnej. Na pewno tutaj go nie ma, więc lecimy dalej. Dobra, ja mam pewien plan, jak możecie teraz zobaczyć. Pójdziemy sobie w to miejsce. Pójdziemy sobie w to miejsce. Tylko no, jak widzicie,
Ledwo co widać. Ewela, czy ty chcesz jakąś podpowiedź? Tak, chcę podpowiedź, tylko właśnie muszę tutaj powiedzieć, że muszę właśnie patrzeć na to morze. Tylko właśnie nie wiem, jak ty też myślisz. Czy ubierzesz takiego skina, którego raczej większość ma? Czy mam szukać takiego wyjątkowego, czyli na przykład, że na całej mapie jest tylko jeden taki skin? Właśnie, i to będzie ta podpowiedź. Masz skina, który się wyróżnia na tle innych? No, jestem Spidermanem. Każdy ma mieć Spidermana, więc Ewela, nie wiem, jak ci mam na to odpowiedzieć tak szczerze. No, ale każdy ma albo, nie wiem, czarnego, albo tego takiego podstawowego. Inaczej, ja podpowiedzi myślałem, że to ja będę dał podpowiedzi, a Ewela tu pyta o coś. No i ja mogę powiedzieć tyle, że no jest to wyjątkowy skin. Każdy skin jest wyjątkowy, no bo jeśli to jest jeszcze Spider-Man. Czyli powiedzcie, czyli to wygląda tak, że ten skin jest wyróżniający się, ale żeby nie było, to Rafał dodał, że każdy. Więc szukamy po prostu jakiegoś skina, który jest jedyny na tej mapie. I na pewno był ten... O, pięknie tutaj strzał zrobił. Był na pewno żółty Spider-Man tylko jeden. Ten biały też go nie widziałam jeszcze, ale też chyba nie ma nic białego. Czerwonego już widziałam. Wy widzieliście, co się widzowie stało. Nie mam pytań po prostu. Ewela, mnie już nie ma. Nie macie? Nie no, jestem, ale... Jezus Maria, już... Ale mam lipę. Dlaczego ja tak muszę zaczynać to wszystko? No widzowie, wytłumaczcie mi to. Jak to się dzieje, że ja tak zaczynam to wszystko? Ukradł mu samochód tutaj. I muszę też powiedzieć wam właśnie, że ten skin dopiero 2 razy go widziałam. I wydaje mi się, że właśnie nie wiem, co to za Spider-Man. On nie był jakiś droższy, czy później był? Zwyczaj już chyba, już nikt nie miał kasy na niego. Czyli nie wiem, czy on z pakiego tu jakiegoś, ale właśnie muszę szukać też tych, czy jest więcej. Bo jak ich nie ma zbyt dużo, to Rafał możliwe, że gra takim skinem. Okej, ja przychodzę sobie do strefy, dlatego że... no, strefy nie miałem, ale no za chwilę będę miał, tylko muszę po prostu przejść sobie jeszcze pod tym mostem i będzie dobrze. Pod mostem mówisz? Tak jest, pod mościkiem. Dobra, to szybko lecimy tam, mamy tutaj już niezbyt dużą strefę, zobaczmy, czy tutaj ten Spider-Man wygra to, czy nie. Co tu się wydarzy, bo mamy tutaj bitkę, bitka jest, ale na łagodnie, 48 HP zostało. I niestety, ale zginął czarny Spider-Man, go porobił. Ale tu znowu go ktoś podjeżdża. Ja nie wiem, co powiedzieć mam. Rampa, 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 pam. Co tam się dzieje u tego Rafała? Tutaj ja też mam... jest tutaj w... potrzasku, że tak powiem, ale ma dużo ścian. Ściany są przydatne na tych trybach. W sensie na tych customach. Lecimy gdzieś pod most. U mnie jest przypał taki, że miałem pewien plan. Ja on teraz zaznaczyłem, o co chodzi. I nie wiem, co to jest. W sensie to powinno gdzieś tutaj być, a tego poinka po prostu tutaj nie ma. Ej, ja 200 IQ teraz spadłam. W ogóle znowu jestem na tym skinie i w ogóle on moim zdaniem jest najładniejszy z tego całego customu. I tylko 2 takie skiny są. Ale tego, co teraz sobie tak przypomnę, to tutaj praktycznie nikt nie ma plecaka. A Rafał mówił, że ubiera plecak. No tutaj jest plecak, ale ten gościu nie ma skina Spidermana. Tu nie ma plecaka. Tu nie ma plecaka. Czy to jest 200 IQ? Dobra, tutaj mamy znowu tego samego, którego mówiłam, że muszę zwrócić uwagę. Ale jest mi teraz przeglądny, kto ma plecak, kto nie. Dobra, tutaj też jest plecak. Dobra, zaczyna się troszkę gorzej, ale tego skina każdy ma. Oddajemy głos Rafałowi, a ja szukam plecaków. Udało się, widzowie, udało się. Po prostu musiałem zrobić pewną rzecz. Jak widzicie, ja aktualnie, można powiedzieć, że sobie tak troszeczkę kampię, bo mamy tutaj rzemeczków dookoła wszędzie. Nie wiem, czy Ewela mnie słucha. Jak mnie słucha, to będzie wiedziała więcej, więc może ja już nic nie będę mówił po prostu. Usłyszałam tylko, że ziomeczków masz dookoła siebie, a ja znalazłam znowu Spidermana z plecakiem, ale daje mi to gdzieś większą szansę mi daje na to, że odgadnę, który to jesteś ty. Właśnie dużo osób gra bez plecaka, ale ten skin jest taki uniwersalny. Ty mówisz, że twój jest wyjątkowy. Każdy Spiderman jest wyjątkowy. Każdy by chciał być Spidermanem i dzisiaj każdy z nas jest po prostu tym Spider-Manem. Tutaj też jest fajny Spider-Man i nie jest zbyt dużo ich na mapie, właśnie ten żółty. I on ma fajny plecak w ogóle, fajnie to wygląda. Taka na typa, patrzycie, jak się przebije. Zablokował ścianami. Ale, ej, zobaczmy. Ja muszę zobaczyć, jak to się zakończy. O nie, 21 HP mu zostało, o nie. Ja mam wszędzie tu typów. Wydaje mi się, że każdy ma dużo typów, bo po prostu jest mała strefa, ale mogę się mylić. O, pierwszy raz widzę tą babkę w ogóle. Czyli jaki jest wniosek z tego? Że nie wszystkich jeszcze obserwowałam. O, to też kozacko wygląda i też jest fajnie dobrane. Czy to był zestaw akurat? Ja sobie, jak widzicie, cały czas tutaj jestem w jednym miejscu. I słuchajcie, no problem jest taki, że nie mamy tego, ale mamy dużo fajnych innych rzeczy, mimo wszystko, że tu moja gierka została strollowana, no to mimo wszystko udało się tu coś zrobić z tego. Rafał nie ma maców. W ogóle tutaj ten gość tak się skradał, biedny, bo też nie ma maców. Ale sprawdźmy, kto tutaj jeszcze nie ma maców. Tu w ogóle ktoś kampi w samochodzie rozwalonym, dymiącym i ma
prawie ma 2600 matców. Ma rękawice, bronię, pompę ma fajną, ale tutaj też gra na taktycznie. Ciekawa jestem, jak on zginie. Czy on tu będzie siedział do samego końca? Nikt ten samochód nie zabierze, bo jest rozwalony. Ewela, zostało ci tylko i wyłącznie 6 osób i musisz zgadywać. Ja przypominam, że jeśli wygram grę, to zgadywanie Eweliny się anuluje i po prostu wygrywam ja, nawet jak będzie miała rację. Ten skin jest najładniejszy i ten pająk, ten plecak jest fajny. Ale zobaczmy. Tutaj mamy plecak. Przejdźmy tak szybko. Widzicie, że dużo osób strasznie nie ma plecaka. Ten biały ma plecak. Wszyscy są tak pobudowani. Ja sobie tu pozamykam może to wszystko. Czyli na to wychodzi, że 3 osoby zostały, które mają plecak i są Spidermanami. Czyli biały Spiderman, ten Spiderman z pająkiem i ten 2022. 2022 to ja. Tylko ja przypuszczam, że jesteś albo tym białym, chociaż tych białych, jak widzicie, jest dużo. Tego takiego... To jest jakby Spider-Man, który ewoluował. Mam pytanie do Rafała. Czy mogę zadać ci je? Czy masz dwa rifty? Oh yeah. Coś tu gdzieś... Ktoś tu zginął i nie ma go. O, czyżby? Aha, dobra, ja nie mogę mówić tak dużo. Ale ktoś tu zginął? A może w strefie siedzi, co? Zapytałam się, czy masz dwa rifty. Dobra, jest dobrze. Nie wiem, Ewela, ja nie używam w ogóle riftów na takich meczach. Mam jedną osobę i czy ja ten odcinek wygram? Czy ostatni odcinek wygram? Wydaje mi się, że... Rafał padł, ale go obserwowałam i nie powiedziałam wtedy, że to on, ale... Ja w ogóle dobra jestem w tych odcinkach. Rafał, jak znam Rafała? Ja znam Rafała już 8 lat. 9 leci, dlatego to po prostu tak wygląda, jak wygląda. Jak to jest Rafał, to ja normalnie 200 IQ Ewela, to przez te plecaki. Ale tu jeszcze żyje ten z plecakiem, ale obstawia na tamtego. A czy biały jeszcze jest, ten z plecakiem? Tego białego z plecakiem nie ma, czyli albo ten, Rafał mówił, że nie jest, że jest wyjątkowy, więc moim zdaniem ten skin jest wyjątkowy, w ogóle jakby był top model Spider-Manowy, wygrywa to. Moim zdaniem, wiem, że to pewnie pakiet, ale... Czemu ja mam takiego pycha, no, ja już tu byłem! Ale sobie zrobiłem bazę. No widzę, widzę, taką metalową. Ja to muszę zdobyć, no. A co tam masz? No nie mogę ci powiedzieć. Ale ja już wiem, że to jesteś ty. Ja już obstawiłam. No come on, no tam jest wszystko. Dlaczego ja mam takiego pecha, no? A, ty nie masz ammo i nie masz... A masz 1000 maców. Ej, musimy zrobić jakieś... Masz rifty, pamiętaj. Ej, musimy zrobić... Napiszcie w komentarzu, czy chcielibyście kiedyś Fortnite'owe karaoke. Karaoke. Musimy śpiewać piosenki Fortnite'owe. 9 osób, Rafał. Czy, Rafał, motywacja. Musisz wygrać chociaż raz w swoim życiu custom. Ale ja tu miałem gościa już. Aha, samo mi użyło. Halo, halo. Samo mi użyło. Nie wiem, czy wy to widzieliście, ale samo mi... Ej, dobra, mamy... No proszę, no. Ej, jest tam typek z bandażownicą, Rafał. Czarny Spider-Man z bandażownicą. Jest poza strefą teraz. Dobra, ej, ten gościu jeszcze żyje. Może to być Rafał. Na high groundzie. Nie, spadł. No jak to się... Jak ja spadłem? No ty cię jakoś podwalił. To nie ty spadłeś. Ej, ten gościu spadł i nie zginął, a Rafał... Jesteś, no przecież... Ale jak ja tu po... Jak oni mnie podwalili? 200 IQ, główka pracuje. Zobaczmy, kto to wygra. Ostatnie dwie osoby. Spider-Man czarny czy Spider-Man czerwony? Obstawiam na czarnego, bo ma bandażownicę. Nie. 12 kp. I wygrał czerwony. Także dzisiejszy odcinek wygrywa Mbappé.